Pierwsza prawdziwa kubańska awaria. Jesteśmy w miejscowości, która jest druga co do wielkości, tutaj jest w prowincji Santa Clara. Przyjechaliśmy na otwarcie centrum kongresowego, które widzicie tutaj za mną. Jest to duże wydarzenie. Właściwie nie wiemy, kto komu robi zdjęcia i filmy. Czy oni nam, czy my im. A tak, proszę Państwa, wygląda tłum ludzi, który czeka na nas. Bo prawda jest taka, że wszystkie osoby, które zaczepiły, mówiły, że są bardzo szczęśliwe z bycia na Kubie. Jak to mówią? Na krańcu świata. Czy Kubanki tańczą na ulicy? I czy Kubańczycy tańczą na ulicy? Kubanki i małe Kubanki tańczą już na ulicy od samego początku. I jak się ruszają. Jak tu nie kochać swojego życia? Voilà. Hey bro. Byliśmy na otwarciu pierwszego hotelu w tym miejscu. Ja zastanawiałem się, dlaczego oni są tak mili, ale oni po prostu tutaj jeszcze nie widzą turystów i jesteśmy dla nich atrakcją, tak jak oni dla nas. Wiecie, muszę się do czegoś przyznać, bo ja się czasem trochę wstydzę tego, że chodzę i gadam do kamery, ale świat zaczął to doceniać i nawet tu na Kubie parę osób zapytało mnie, czy jesteś vlogerem? Jest tak gorąco, że co chwila wyłącza mi się aparat i już nie jestem w stanie prawie kręcić. Dobra, kontynuujemy mój test. Podchodzę do różnych ludzi i zobaczymy, co jak zareagują. Mój to bonita, wow. Okej, okay, ciao, Bella. Ciao. No i widzicie, co się dzieje? Wiecie, ja zawsze zachwalam te miejsca, no ale po prostu mam same dobre doświadczenia. A może to po prostu wszędzie tak działa, no bo ja jestem pozytywnie nastawiony i w związku z tym ludzie reagują na to. YouTube to wspaniałe miejsce, żeby pokazać kolejne cudy UNESCO. Jednym z takich miejsc jest Trinidad, czyli miasto Świętej Trójcy tutaj na Kubie. To właśnie miejsce, w którym w czasach Prosperity 1/3 cukru była produkowana tutaj z trzciny cukrowej i eksportowana na cały świat. Teraz tak naprawdę jest to miejsce pełne historii, kultury, bardzo wielu niesamowitych rzeczy, o których wiadomo, można się tylko dowiedzieć na Kubie, czyli zwijaczy cygar, którzy potrzebują aż 5 lat do tego, żeby być profesjonalistą. La cancha chary, czyli lokalnego trunku robionego na bazie wódki wytwarzanej w początkowej fazie robienia rumu. Po ulicach jeżdżą dorożki, dookoła nas co chwila osiołki. Do tego wszystkiego oczywiście wybrukowane ulice, które nie zostały przebudowane już od ponad 200 lat. Czas zatrzymał się tu w miejscu i chciałbym, żebyście zobaczyli to razem ze mną.
Tutaj zaledwie 500 lat temu byli ściągani ciemnoskórzy niewolnicy do pracy i tak jak zobaczyliście, ten show on po prostu oddał wszystkie emocje związane z tym miejscem. Jestem cały poruszony, po prostu ta mimika twarzy, te ruchy. Dobra, mamy to, Los Pinos. Płyteczka dla was specjalnie w najnowszym Borsuk vlogu. Zobaczcie, to wygląda jak z prawdziwego kubańskiego filmu. Dzisiaj przyjechaliśmy do miasta Remedios, jednego z najstarszych miast tutaj w Santa Clarze. Z okazji uczczenia 500-lecia tego miasta podano nam 30-letni rum, który kosztuje ponad 1000 zł. Jak wygląda proces przygotowania rumu? Podpalamy beczkę świeżym rumem, to znaczy wlewamy do niej tego świeżego rumu. W ten sposób oczyszczamy ją i przygotowujemy właśnie do długiego leżakowania. W ten sposób wykorzystuje się tutaj trzcinę cukrową. Na początku byli do tego wykorzystywani niewolnicy, dlatego tutaj jest cała historia związana też z niewolnictwem. Dzisiaj właściwie jest to już tylko magazyn rumu i muzeum, które można odwiedzić. Muszę to wam pokazać, zobaczcie jak wygląda pociąg parowy. No, jest trochę tak, jakbym się cofnął w czasie, co? Canadian flirt here. Słuchajcie, właśnie nas urwało nam kolejkę. Był tylko huk, strzał i urwało. Zobaczcie, pierwsza awaria, pierwsza prawdziwa kubańska awaria. Subscribe or subscribe. That was good. Boom! So you have a good accent being from Cuba, I have to admit.